z czego może to trochę podróżyć. Innym przykładem zadania, które może zająć dużo czasu, jest raportowanie z bazy danych. Widzimy tutaj przykładowego selecta, tak? Proste zapytanie, które przy dużej bazie potrafi zająć prawie 5 minut czasu wykonania. Oczywiście jest to jakiś przykład ekstremalny. W rzeczywistych zastosowaniach mamy znacznie bardziej skomplikowane zapytania, które są skomplikowane, które wykonują się bez powodu ich skomplikowania, więc nie z powodu ogromnej ilości danych. W każdym razie, kiedy chcemy przygotować klientowi raport, który przygotowuje się 2-3 minuty, najlepszym pomysłem jest robienie tego bezpośrednio po kliknięciu na link. Kolejnym może być problem jest konwersja plików wideo, tak jak tutaj w przykładowym YouTube. Wybieramy plik w formacie AVI. Pliki w formacie AVI, znaczy zakładam, że AVI, tak? To jest najczęściej spotykany wideo w tej chwili. Pliki w formacie AVI mają to, że nie bardzo nadają się do odtwarzania w sieci, ponieważ do ich odtworzenia wymagane są informacje z konceptu. Oczywiście wiem, że są sposoby na to, żeby odtworzyć się w planie, na przykład potrafi, ale zasadniczo jest to obchodzenie problemu, tak? W sieci wymagane są pliki typu FMV, Flash Video, MP4 dla urządzeń mobilnych i OGV dla HTML5, tak? Ogólnie oczywiście. Konwersja wideo to jest tym problemem, na którym się dzisiaj skupię. Z tego powodu, że jest prosta koncepcyjnie, tak? Tak naprawdę jest to wydanie jednego polecenia w shellu, które bierze plik wideo na wejście i tworzy plik wideo na wyjście, to jest jedna linijka w shellu. Tutaj mamy na inne rozwiązanie tego problemu, tak? Czyli tak jak zrobiłby to początkujący programista webowy. Będę używał przykładów PHP, ponieważ jest to w tej chwili niejako lingua franca w sieci. Nie dlatego, że najbardziej nie lubię język na przykład. Więc w tym przykładzie, obiecuję również, że go nie będzie dużo, tak? W tym przykładzie pobieramy nazwę pliku wejściowego, wideo odejmujemy nazwę pliku wyjściowego, polecamy system, wywołujemy komendę systemową, komendę shell, tak? Polecamy FFPIE, jak sobie powiedziałem, to jest program, który potrafi wykonywać konwersję wideo, tak? Podajemy jakiś plik wejściowy, zmiennej, każemy mu dobrze komentować na temat RLP z zadaniem bitrate'em i do nowej nazwy. Po czym próbujemy jakąś tam wiadomość dołożyć do bitrate. Działa? Działa. Zażywa serwer? Zażywa. Zażywa. Nie ten komputer. No i tutaj chciałem pokazać przykładowo, ile czasu wykonuje się takie polecenie szerowe. Niestety nie udało nam się tutaj podłączyć laptopa do projektora, ale w tej chwili już mamy polecenie. Konwertuje, użytkownik cały czas nic nie widzi. Przeglądarka cały czas nie dostaje żadnych bajtów z serwera, żadnych danych, tak? Została prawdopodobnie na głowie HTTP i nic poza tym. Połączenie jest nadal otwarte. Właśnie skończyłem. Trwało to 15 sekund. Była to konwersja. Bo to konwersja 1,5-minutowego filmu, rozdzielczości 640x480, czyli nie dłużej. Trwało to 20 sekund, w czasie których użytkownik nie wiedział, czy ma wciskać F5, czy ma wciskać jeszcze raz link do uploadu, czy tam przycisk. Po prostu był w stanie zawieszenia, tak? Pomyślmy teraz, co się dzieje przy filmach Full HD, tak? W tej chwili nawet Full HD można się Full HD nakręcić. Filmy mogą być o wiele dłuższe niż minuta 22. Rozdzielczości są. Nie wiem, chyba historii, to jest 8 razy większa. Niestety nie przeliczyłem tego. No i tutaj mamy czas konwersji w minutach nawet na dobrych serwerach. No i tutaj jeszcze jedno demo, chociaż kurczę. Myślę, że nie ma sensu wykonać go za długa, to nie wszystko będzie widać po prostu. Demo przedstawiało wybieranie plików w przeglądarce, wciskanie submit i czekanie tych 20 sekund w praktyce. Nie wiem, pewnie większość z Was się z czymś takim spotkało, tak? Powraca się po kółeczku przy kursorze przeglądarcy i nic się nie dzieje. A poza problemami pod tytułem użytkownik, niecierpliwy użytkownik, mogą się pojawić również inne. Takie, możemy uderzyć w różne time-outy. Przede wszystkim, ponieważ w czasie konwersji
serwer nie wysyła żadnych danych do przeglądarki przez na przykład minutę albo dwie. Przeglądarka może uznać, że połączenie przestało działać i po prostu je zamknąć na zwyczajnym świecie. W tym momencie użytkownik dostaje jakiś błąd pod tytułem nie dało się połączyć z serwerem. Na samym serwerze, jeśli uruchamiamy skrypty przez Fastcili, możemy również uderzyć w timeout, co skutkuje błędem 500 w przeglądarce i tak naprawdę również przerwaną konwersję. W przypadku PHP jest dodatkowe ustawienie max execution time, które limituje czas wykonania skryptów, które również możemy uderzyć. I nie jest to naprawdę kompletna lista rzeczy, z którymi zdarzyło mi się spotkać. Są różne pseudo rozwiązania, które ludzie stosują. Jest to Ajax, który właściwie służy głównie do rozwiązania problemu cierpliwego użytkownika, tak? To znaczy za nas przekierowywać użytkownika na nową stronę, odpalamy JavaScriptem jakiegoś requesta w tle, jakieś żądanie do serwera tej konwencji i tam wrzucamy plik. A użytkownikowi się tam kręcące się kółeczko, żeby wiedział, że coś się dzieje, albo niekończący się pasek postępu na przykład. W przypadku zadań innych niż konwersja wideo, na przykład pakowanie, rozpakowywanie plików. Zadanie takie można podzielić na podzadanie, tak? Na przykład rozpakowywanie plików po 200 sztuk dużego archiwu. Wtedy skrypt po stronie serwera, dajmy na to PHP, rozpakowuje właśnie po 200 plików, rozpoczynając od jakiegoś indeksu. Natomiast Ajax żąda od niego, wysyła kolejne żądania, może wyświetlać na przykład użytkownikowi pasek postępu. Ale przede wszystkim dla jest to z timeoutami, tak? Bo rozpakowanie 200 plików, o ile jest to dobrze, oczywiście ograniczenie dojściowe, można być ograniczyć do rozpakowywania na przykład 1 MB na raz, to trwa określoną dość krótką ilość czasu zazwyczaj. No i jest jeszcze ostatni sposób, jest to sposób na poradzenie sobie z timeoutami różnego rodzaju. To jest również przy zadaniach, które można na pory zadania podzielić. Po prostu przez cały czas coś drukujemy do przeglądarki, w ten sposób serwer wysyła do niej chociażby tą głupią kropkę raz na 5 sekund, w ten sposób podtrzymuje ruch i połączenie nie zostanie zamknięte. Ludzie są bardzo kreatywni w obchodzeniu, w szczególności w granicy interpretera PHP. Na Stack Overflow szukałem sposobów wykonywania zadań w tle, nie dlatego, że potrzebowałem, tylko dlatego, że byłem ciekawy do potrzeby tej prezentacji. Jak ludzie jeszcze sobie z tym radzą? Funkcja exec, która otwala nowy proces w tle. Proces jest wykonywany nadal w drzewie zasobów serwera, tak? Czyli w momencie, kiedy umrze proces nadrzędny, umrze również proces dziecko, ale proces ten nie umiera przynajmniej w momencie, kiedy jest zakończone połączenie. Register Shutdown Function to jest akurat typowo PHP-owy wynalazek. Można zarejestrować sobie funkcję, która zostaje wykonana po zakończeniu wykonania skryptu, czyli po tym, jak już się użytkownik rozłączy. W tym wypadku również rekomendujemy długość działające zadanie w serwerze, wewnątrz serwera i nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ogólnie wykonywanie długość działającego kodu w serwerze nie jest dobrym pomysłem, po prostu do tego wektor, który został stworzony. No jest również sposób przekonfigurowania zmiennych PHP, aby nie przerywał i wiele innych rozwiązań, których nawet nie ma sensu komentować. Ponieważ jest to problem już dawno rozwiązany i takie półrozwiązania nie są zasadne w zasadzie, nie są zasadne praktycznie w żadnym przypadku. Dochodzimy w tej chwili do rozwiązania takiego sobie, które jest w niektórych przypadkach jest najlepszym, na jakie możemy sobie pozwolić. Jest to Duet Chrome plus MySQL. Wygląda to w ten sposób, że w bazie danych trzymamy jakąś tabelę z zadaniami do wykonania. Właściwie zobaczmy to na rysunkach. Na samym początku użytkownik uploaduje plik, wybiera go, tak, i aplikacja nasza strona www, wrzuca do MySQL-a jakiś jeden row, który mówi, że tutaj trzeba przekonfigurować taki, a taki plik. No a pole newsaga, jakieś pole, które odpowiada, które mówi, czy zadanie zostało wykonane na zero, tak? Czyli zadanie nie zostało jeszcze wykonane.
Po czym jakiś agent czy coś takiego pyta naszą stronę, czy zadanie zostało wykonane. Więc nasza strona pyta, to jest serwer SQL-owy, czy zadanie zostało już wykonane. Serwer SQL-owy mówi, że jeszcze nie, ponieważ jeszcze nie zostało wykonane i to samo do użytkownika. Więc użytkownika robi kręcący się kółeczko. Po czym Chrome, tak? Chrome, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest serwerem co najmniej periodycznym. To znaczy, możemy sobie w Unixach ustawić, że na przykład jakieś polecenie jest wykonywane na tę minutę, albo w danej minucie, w którejś godziny, i tak dalej, jest sporo możliwości. Chrome wywołuje nasz skrypt, powiedzmy PHP, który pyta bazę danych, czy jest jakieś zadanie do wykonania. Baza danych mówi, że tak, że tutaj zadanie ma ID numer 1 i że trzeba przekonwertować kilka razy wideo ARM. Po czym mieli, konwertuje i ustawia w bazie danych, że zadanie zostało wykonane. Tak więc, kiedy następnym razem klient, znaczy przeglądarka pyta naszą stronę, czy zadanie zostało już wykonane, strona odpowiada, że tak. I tak widać rezultat, jesteś danym użytkownikowi. Jest to znacznie bardziej eleganckie. Ale ma również kilka problemów. Ponieważ krążek wywoływany jest raz na jakiś czas, powiedzmy raz na minutę, może się tak zdarzyć, że jeszcze nie zakończyła się poprzednia konwersja, a zaczęła się już następna. W tym przypadku można przeciążyć sobie serwer. W tym przypadku można również zacząć konwertować ten sam plik dwa razy, jeśli nie mamy jakiegoś mechanizmu blokowania. Poza tym, jeśli nasz użytkownik niefortunnie trafi w pierwszą albo drugą sekundę danej minuty, czeka 58-59 sekund, aż uruchomi się krążek i dopiero zacznie konwersja, tak więc zupełnie niepotrzebnie zwiększamy czas oczekiwania. No jeśli tych zadań jest więcej, problem się robi naprawdę złożony, bo na przykład może nie trzeba konwertować dwa różne filmy równolegle, jeśli nie naprawdę dużo. Wtedy dochodzą problemy związane z synchronizacją i nie jest już łatwo. Jest to bardzo ciekawy temat, jeśli ktoś jest zainteresowany teorią kolejek, ale nie jeśli chce przekonwertować film. No i tutaj wśród społeczności spotkałem się z nazwą Getto, którą jest to. Jest to nazwa do amerykańskiego, tak? Getto u nas kojarzy się trochę jeszcze nie wiem niż tam. Tam Getto jest biedną dzielnicą na obrzeżach miasta, w której ludzie na przykład budują sobie samochody z odpadków, znaczy samochody ze złomu i tak dalej, tak? Więc tutaj takie skojarzenie w Polsce to bieda kolejka. No i dochodzimy teraz do rozwiązania w zasadzie moim zdaniem najlepszego obecnie. Jest tu serwer kolejek, tak? Bardzo nakrótkowe AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. Czyli jest to, jeszcze raz, zaawansowany protokół kolejkowania wiadomości. Więc może zobaczmy, czym jest wiadomość, czym jest kolejka tego protokołu. Wiadomość jest zwykłym bajtów, tak? Czyli tutaj umownie używamy tekstu. Może to być troszkę wiadomość zakodowana w JSON-ie. Może być w XML-u, może być zupełnie destrukturalny, na przykład o tekście cześć od jednego użytkownika do drugiego. Wiadomość jest po prostu dowodem zwykłym bajtów. Teraz kolejka wiadomości, tak? Kolejka wiadomości, znaczy FIFO, jeśli ktoś studiuje informatykę, polega na tym, że z jednej strony dorzucamy nowe wiadomości, tak, z drugiej wybieramy stare. Ta wiadomość, która pierwsza wpadła, zostanie dość skonsumowana. Czyli mamy jakiegoś producenta, na przykład stronę www, która produkuje żądania konwersji filmów, mamy również konsument, tak, na przykład żądania przy twarzy. AMQP to więcej niż tylko kolejki. Umożliwia również routing wiadomości,